konkursu w Zakopanem. Zakopanem jeden konkurs indywidualny, jeden drużynowy. No i zmiana belki startowej przed występem Kamila. Dziesiąta, z niej rozpocznie najazd na próg nasz dwukrotny mistrz olimpijski, zdobywca Pucharu Świata w minionym sezonie, Kamil Stoch. Mocny wiatr pod narty, bardzo daleki skok Kamila. No, nie wiem, czy to nie jest rekord skoczni, choć podparty ten skok Kamila Stocha. 139 metrów tutaj skakał Stefan Kraft i to był rekord skoczni, a teraz Kamil, no, przy wietrze prawie 1,5 metra na sekundę pod narty. Jaka odległość? Na razie nie mamy informacji. No, niesamowite, z dziesiątej belki startowej, no, ale ten wiatr. Prawie 2 metry na sekundę pod nart. Mnóstwo odjętych punktów będzie miał Kamil. 139,5 metra. No ale podparty oczywiście ten skok. Choć rozbieżne oceny sędziów. Noty 10,5, 11, ale też 12,5 i 14 punktów, jak widzimy. 139,5 metra. No i Kamil jest na czwartym miejscu. A więc dziewiąty Polak, który zapewnia sobie, no po nim można się na pewno spodziewać dobrego skoku. Jak wspominaliśmy, reprezentant Słowenii po raz pierwszy w karierze wygrał właśnie w Teplice Bad Mittendorf. Ubiegły sezon zakończył na 7. miejscu w walce o kryształową kulę. W tym sezonie na razie jest na 5. pozycji Peter Prewc. Wygląda na to, że to będzie bardzo daleki, szalenie daleki lot, ale jest podwórka. No tyle, że to jest nawet chyba, jeżeli pobije rekord skoczni. Nawet jeżeli pobije, to ten rekord nie będzie uznany, bo skok podparty. Ale niesamowicie daleko pofrunął. No wiatr miał ponad metr na sekundę pod narty. Będzie odjętych 10,8 punktu. Gdzie on wylądował, proszę daleko. Państwa? Chyba za 140 metrem. No tak to wyglądało niesamowicie. 140,5 metra. Niesamowity lot Petera Prewca. Oczywiście noty za styl obniżone. Odjęte punkty za wiatr. No ale no, to był przepiękny. Mieliśmy Turka, mieliśmy Ukraińców, czas na Rumuna. Andrzej Feldorean. W ostatnich sezonach tą rumuńską jedynką był Daniel Andrzej Kaczyna, ale wydaje się, że to Feldorean w tej chwili jest najmocniejszym z Rumunów. Na koniec tamtego sezonu zapunktował w Pucharze Kontynentalnym. To było bardzo istotne, bo dawało Rumunom zawodnika z prawem startu w zawodach Pucharu Świata, ale też udane dla niego lato, bo zdobył punkty Grand Prix, co sprawia, że ma dożywotnie prawo startu w zawodach Pucharu Świata, a to sprawia, że Rasznow przez